jeszcze mam parę pytań innych troszeczkę. Dotyczących ostatniej gali KSW-57 i zapytam Cię o Twoją ocenę całej gali, bo byłeś, obserwowałeś, tak jak powiedziałeś, pierwszy raz miałeś okazję sobie usiąść spokojnie, pogadać. Nie, dziennikarze po prostu nie wyciągnęli Cię na siłę i nie puścili już potem, bo to pamiętam z KSW-55 bodajże taką sytuację. Natomiast było widać, że jest gala bardzo sportowa, bardzo ciekawe pojedynki. A jak Ty oceniasz, który z pojedynków Ci się najbardziej podobał, bo to mamy tutaj ledwie tydzień od zakończenia tak naprawdę, tak? Tak, gala ciekawa, powiem tak, jak powiedziałeś, karta walk bardzo mocna na papierze, no w rzeczywistości troszkę rozczarowań z mojej strony, no liczyłem na walkę najbardziej na Romana Szymańskiego z Ziółkowym, że porwą kibiców, a jednak no czegoś brakło u Romana, no jak mogę powiedzieć, no fajnie, że boksersko się podciągnął, no ale niestety, no chyba walki mistrzowskie na lewym prostym ciężko po prostu wygrać, no szkoda, bo mówię, no gdzieś tam z serduchem za Romanem, mówię, trenujemy pod linkę Gold Team, ja tam do Mariusza mam bardzo dobry kontakt z trenerem i Romana i też w sumie teraz moim, bo mówię, też często tam jestem. Szkoda, troszkę się rozczarowałem, chociaż charakter Roman pokazał bardzo, no mówię, tyle przyjęć na łydkę, to ja naprawdę szapoba dla niego, że wystał, że cały czas chciał, że miał chęci do walki, bo wiem, że bardzo bolała ta noga, na pewno bardzo bolała i nawet tego nie, nawet na chwilę nie wymienił tych nóg, żeby wymienić prawo na, z lewej na prawą. No i druga taka walka, która gdzieś tam mi też mocno utkwiła, to te kategorie moje, prawda? Tam były dwie walki Alberta Dzinkowskiego z tym Niemcem Ekerlinem i Marcina Krakowiaka z Kacprem Kożorzemskim, tak? No. A walka Tomka Drwala i Kinsla, z których znasz doskonale, bo sparowałeś z oboma, co zresztą mi przypomniałeś, ja akurat tego dość dobrze nie wiedziałem, natomiast ciekawa informacja i też pokazuje, że sporo się tu dzieje właśnie w tej zmianie pokoleniowej. No jasne, to też miałem tutaj okazję sparować i z Tomkiem, może nie w ostatnim czasie, ale już kilka lat temu, więc uważałem, że Tomek jednak poradzi sobie z Patrykiem, bo z Patrykiem kilka miesięcy temu jeszcze miałem okazję wymieniać się uprzejmościami na treningu Ardox Campu, więc no tutaj myślałem, że doświadczenie Tomka Drwala weźmie górę i bardziej to jakoś przeważy, że on wygra w tym pojedynku. No, Czyli Tomek sprzed lat jest lepszy, był lepszy niż teraz? No wcześniej, wtedy jak z nim sparowałem, to był mega kocurę, bo wybijał mi MMA z głowy, ale w tym przypadku no trochę się zszokowałem to, co się wydarzyło, no bo ja rozumiem, no to jest już kategoria 8-4, tam już siła ciosu ma znaczenie, chłopaki też już pewnie po ważeniu ważyli koło ponad 90 kilo, więc tutaj mówię, no Patryk trafił, no i poszedł za ciosem, no nie ma co się ukrywać, no Tomek, nie wiem dlaczego tak się stało, no tak. Na płaszczyźnie tak no, naprawdę Tomek został unicestwiony. No dokładnie, tak jak nawet go widziałem tam na zapleczu, to powiedział, no nic się nie stało, lecimy dalej, no to takim przypadku, no ja mówię, no stało się tak, jak się stało, no nie będę tutaj mówił, że ktoś był lepszy, ktoś gorszy, może to nie był jego dzień, może coś nie zagrało, może zapewnie się poczuł też, no Patryk zrobił swoją robotę, wygrał, tyle, no nie będę się tutaj wypowiadał, mówię, no bardziej się skupiam na swojej kategorii, prawda, no mówię, ja już w tej kategorii... Patryk powiedział, że zamierza atakować 77, że on chce zejść, co ty o tym myślisz? No, czekamy, no jest nas w tych Ardoxie, w tych 77 to już tak dużo, że tam mówię, te starcia to już będą, naprawdę, no zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało, mówię, ja mówię, skupiałem się bardziej na tej walce, naprawdę 77 tam była, to był Albert z Ereklinem i Kraków z Korzyziemskim, no obydwie walki... ciekawe na papierze, ale w rzeczywistości się rozczarowałem, bo przekonany brakiem, byłem. Brakiem kondycji w walce Krakowiaka z Koziorzemskim, bo tempo tej walki no, pozostawiało do życzenia. W pierwszej rundzie tempo walki świetne, no, ale co z tego, jak później było, kto lepiej, kto ma siłę utrzymać się tylko na nogach, bo mówię, te potem ciosy już tak latały, to pewnie bez siły, bo nawet jak Kasper trafiał, czy Marcin Krawka, to nie robiło żadnego wrażenia, no gdzieś tam chłopaki się cofali, a to tylko ze względu na to, że nie mieli po prostu sił. Ciekawa z pierwszej rundy, chociaż druga i trzecia runda to dla mnie no, słabo się to oglądało, bo było mi trochę, no
tak no przykro, że chłopaki w takiej kategorii wagowej nie mają już siły, żeby po prostu dalej kontynuować. Ja rozumiem, że tam pewnie każdy cios był wkładany na 100% siły i że no, ta kondycja, no jeszcze Marcin, który walczył pierwszy raz na KSW, bo wcześniej tu walczył w programie, no ale to nie możemy powiedzieć, że to był z KSW, to był program, teraz walczył w KSW, mógłby tam gdzieś te siły zachować, mogłoby trema trochę zjeść, czy coś innego, ale no widać było, że tam charakter obydwaj pokazali świetny. To nie, charakter to oczywiście, to, tylko to się podobało, jeśli chodzi o charakter, ale z drugiej strony dla potencjalnego kibica, który to ogląda, bo ja mogę to oceniać trochę z punktu bardziej zawodniczego, ale jeśli ja miałem kilka wiadomości odnośnie tej walki, że bardzo źle się to oglądało, no to coś musiało w tym być, prawda? No nie mnie to oceniać. Mi ta walka ogólnie podobała się w pierwszej rundzie, bo cały czas się coś działo. Przepraszam. Włączymy. A z drugiej strony, no coś po prostu się tam wydarzyło, że tego prądu brakło, no i jak już kibice zaczęli pisać, tak jak wspomniałem, to jednak gdzieś po prostu bolało w oczach kibiców, że coś tam się dzieje, nie? No dobrze, że to i tak się skończyło tak, że po prostu, że oni z tym zdrowiem nic sobie tam nie zrobili, że ktoś nie zemdlał z takiego wysiłku, bo naprawdę był spory. No Marcin po prostu chyba, nie wiem, z braku sił Kacpra, bo on się chyba wrócił nawet bez ciosu, chyba z tego co tam zauważyłem, podpiął gilotynę, udusił, skończył walkę. No to no wydaje mi się, że chłopaki też na tą kategorię 7-7 oni są po prostu za mali. To jest moje zdanie, że to jest takie małe 7-7. No bo popatrzcie na Alberta Odzimkowskiego, popatrzcie na tego Erklina, czy nawet na mnie, czy ale, na Jakubca. Ale walka Erklina z Odzimkowskim była naprawdę dynamiczna. Tak, była dynamiczna, tylko ja tutaj nie chciałem mówić, że tutaj coś brakło w tej walce, tylko po prostu ja trochę się zadziwiłem, bo też Alberta bardzo dobrze znam i nie jedną rundę z nim zrobiłem. I zawsze uważałem, że to jest jedna z największych solidnych marek na polskiej scenie MMA. A jednak ta walka na wstecznym mnie trochę tak... Ale werdykt był dyskusyjny, jasne, moim zdaniem, jasne, tak? Ja a jak ty w ogóle oceniasz? Ja do werdyktu zaraz dojdę, tylko chcę powiedzieć, że to też nie jest ten Albert, którego ja znałem, prawda? Gdzie mieliśmy okazję sparować u Tomasza Dwala właśnie ja z Albertem, potem ja z Tomkiem i takie wymiany dość mocne jeszcze do tego. I to właśnie dla mnie było takie trochę dziwne, bo mówię, nieraz z Albertem przerobiłem mi to, czy to na obozie Witkowie, czy w Krakowie, czy gdziekolwiek, czy w Bielsko-Białej, gdziekolwiek się łapaliśmy, to zawsze Albert naprawdę napsuł mi mocno krwi, a ja jemu. I nie wiem, czy Albert zrobił jakiś mocny taki progres, czy wręcz przeciwnie regres, bo nie mnie to też oceniać, ale brakło mi tego to, żeby Albert większej tej takiej inicjatywy tego wywierania presji. No na wstecznym ciężko się walczy, sam wiem swego przykładu, jak mi się zdarza wycofywać i walczyć z kontry, jest ciężko, ale werdykt, jak powiedziałeś, jest do dyskusji, do takiej sporej, prawda, bo nie wydaje mi się, żeby Erklin zrobił na tyle, żeby tą walkę wygrać, a Albert, żeby zrobił na tyle, żeby tą walkę przegrać, prawda, bo mówię, i obalił, i był z góry, no i zaznaczał, obijał, i sędzia tego nie podnosił, więc no tutaj punktacja w stronę Alberta. Okej, okay, może w stójce nie do końca trafiał tak, jakby pewnie chciał, może widziałem, że w którymś momencie cały czas strzypywał ręce, że one gdzieś tam były po prostu poprzypinane, spinane. Napompował, tak. Tak, widać, że to było, że to coś brakło, no ale mówię, no nie wiem, moim zdaniem, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby nie było takiego mocnego teraz rozgłosu, że coś tutaj sędziowie pokręcili, to jakby to był remis, bo niejednogłośna decyzja, to też to jest taki, mówię, na dwie strony to mogło pójść, ale z większym przekonaniem w stronę Alberta, moim zdaniem. Jeśli byłby remis i powtórzyliby tą walkę, to myślę, że to by było takie najrozsądniejsze, bo ani jeden, ani drugi nie wydaje mi się, że zrobił aż tyle, żeby tą walkę wygrać. Chociaż mówię, z lekkim przewagą dla Alberta, ale mówię, ja mogę być nieobiektywny, bo mówię, gdzieś tam z Albertem się znamy i może w tą stronę bardziej bym upatrywał, że patrzyłem na jego plusy w tej walce, chociaż mówię, ten minus wstecznego to był dla mnie taki, że cały czas za tym wstecznym to był taki najbardziej mi się rzucił w oczy, że nie, to nie był ten Albert, którego ja znam, prawda? No, mi się spodobało akurat, że te zapaśnicze elementy dobrze zrobił, bo to było widać, że tu jest postęp, że tutaj to nieźle funkcjonuje, ale jednak powiedzmy, tak jak powiedziałeś, czegoś tam zabrakło, żeby przypieczętować, chociaż ja byłem pewny, że to raczej jego ręka powędruje w górę po walce, ale mówię, no, ja nie sędziuję i daleki jestem od tego, żeby sędziować, chyba że widzę jakąś ewidentną krzywdę, tak, że komuś się dzieje. No myślę, że troszkę Alberta ta porażka
zbuduje bardziej w tym sensie, że przegrał po naprawdę ciężkiej walce i wszyscy widzieli, że tak naprawdę nie do końca przegrał. No dokładnie, no, na pewno Albert nie może sobie zarzucić tego, że przegrał tą walkę, prawda, bo ja mówię, pierwszą, drugą rugę to na pewno dla Alberta moim zdaniem, jak już miałbym tak typować, bo mówię, no remis... A trzecia był, tak no, była dla Ekerlina, tak. Tak. Remis był tutaj na sprawiedliwszy, myślę, że ani jedna, ani druga strona nie miałaby nic przeciwko temu, ale no mówię, no werdykt kontrowersyjny, mówię, no my jesteśmy tylko z boku, ja też dokładnej punktacji nie znam, jak sędziowie podchodzą do obaleń, jak do kopnięć, jak do uderzeń, jak do kontroli pod siatką czy w parterze, to już jest ich dziedzina, niech oni się tym, w tym się specjalizują, niech oni oceniają, my po prostu możemy ocenić całokształt rund, no i tak jak mówisz, no my możemy to ocenić tak, oni tak, wyszło, bo oni decydują i oni mają największy głos, więc no niech Albert, co mogę mu powiedzieć, no kurde, no nic się nie stało, no ja, tak jak powiedziałeś, no myślę, że wróci, może, że kolejna walka to będzie, wiesz, będzie mógł po prostu wyciągnąć jakiś tam wniosek, że jednak nie zawsze ta kontrola, obalenie i to się liczy, tylko po prostu, no ja bym mówię, jakbym mógł doradzić, że po prostu więcej wywierania presji, takiego charakteru, że no bijmy się i tyle, no mówię, no to wsteczne, to mówię, no nie ten Albert, którego znam, no trzymam za niego kciuki, bo wiem, że to jest solidna marka i jeszcze nieraz pokaże i zaskoczy i że mówię, że to tylko kolejny wypadek przy pracy. Andrzej, jeszcze dopytam Cię, bo Borys Mańkowski, to jest teoretycznie była Twoja kategoria wagowa. Jak patrzysz na Borysa Mańkowskiego... Borys jest po barkmi, albo po pierś. No, nic nie mówiąc, Borys, pozdrawiam, ale no mały chłopak, no chłop, no co mam. Ale on walczył kiedyś w catchweightie 80 kilo, ja pamiętam taki pojedynek też, więc i walczył z Mamedem Alidowem, tak? W znacznie wyższym limicie. Tak naprawdę on może szybko spuchnąć i wrócić do 77. No tak, no... Fajnie tutaj, fajną walkę dali z Kornikiem, chociaż Kornik to coś chyba nie zagrało, bo się wydaje, że no, jak wyglądałem to walkę. Nie, to był taka, ten, nie był to... troszkę Kornika, gdzie no zawsze uważałem, że Kornik to, mówię, nawet jak jeśli nie pokazywał nigdy takiego, mówię, na treningach czy czegoś, to zawsze w tej walce zawsze potrafił coś wyczarować i naprawdę zawsze trzeba powiedzieć, że trzeba się z nim liczyć, a tutaj jednak no chyba nie jego dzień po prostu, tak mogę powiedzieć, bo znowu Borysa dzień, bo widać było, że Borys był żądny wszystkiego, widać było, że dobrze fizycznie wyglądał i naprawdę no wchodziło wszystko, co chciał. No czy wróci do kategorii 77 czy wyżej, to wątpię, żeby tak mu się chciało, chyba że gdzieś na zakończenie kariera, to na razie go nie kończmy tej kariery, bo to jest młody chłopak, więc niech idzie, niech jeśli ciało jeszcze nie odmawia posłuszeństwa i da się zbijać i fajnie mu to wchodzi i widać, że w walce jest, bo gdzieś go już tam skreślali, że YouTube, że to, że tamto, że filmiki kręci, widać, że Borys jest dalej tym, co był, no miał chwilę takich słabszych dni może, ale teraz pokazał, że wraca w świetnym stylu, pokonał byłego mistrza Kornika, więc no ciekawe jak teraz będzie, no myślę, że do mojej kategorii na razie się nie będzie wybierał, bo w tej kategorii 70 to coraz większe konie są, więc no na pewno, no z Mamedem fajnie zawalczył, ale mówię, no te walki w wyższych kategoriach, to tak jak ja sam widzę po sobie, ja w 8-4 byłem tym małym średniakiem, a jednak w kategorii półśredniej to ja jestem tym wielkim i to jest też fajne. Myślę, że Borys tak samo podchodzi. No chyba, że będą, nie wiem, jakieś super kolosalne pieniądze dla niego za to, żeby, wiesz, żeby się bił z jakimiś mistrzami, czy tam, nie wiem, jakieś naprawdę przesłanki, to wtedy tak, ale mówię, no jeśli ta waga gdzieś schodzi fajnie, no to trzeba kuć żelazo póki gorące i zmieniać tą kategorię, bo nawet ja w którymś momencie swojej kariery miałem takie epizody, że myślałem, że pójdę do 70, bo jak do 77 mi schodzi łatwo, to... 93 byłeś, w 84 i teraz... Ale to tak samo jak Kamil Szymuszowski, to pozdrawiamy serdecznie Kamila, to też miał taki, że 93 i potem w dół, no i mówię, no ja sam się zszokowałem, jak ta kategoria do 77 schodziła bez jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, to dlaczego nie można by było jeszcze pójść dalej, po prostu przetrzymać kolejny miesiąc, czy tam dwa dietę, czy tam posiłki, wszystko ważyć i dałoby się, co by się nie dało, tylko... Też jakim kosztem i za co, prawda? No mówię, no zbiję się do 70, bo mi się tak chce, no to wiadomo, że to potem na starość się odbije, bo to mówię, no teraz ja tego nie odczuję, prawda? Ale z wiekiem będzie problem, prawda? Będzie problem stawów, będzie problem... Nerek. Jasne, dokładnie. Dlatego wszystko rozważnie i mówię, no dopóki idzie wszystko fajnie, no to czego, niech Borys ciśnie, zdobywa te swoje laury tam w tym 70, a... W którymś momencie on wróci do 7,7, ja wrócę pewnie tak samo do 8,4, to jest normalne, no. Nie oszukamy w którymś momencie już organizmu, no. Dopóki schodzi, to
to ciśniemy. Dobrze, Andrzej, bardzo dziękuję Ci za omówienie KSW 57. Fajna gala, dobrze, że byłeś, że pokazałeś się, tak jak powiedziałeś, mnóstwo sympatii i słów w Twoim kierunku. Cieszę się, że jesteś tak odbierany. Czekamy na Twój powrót, to na pewno. Pechowiec roku, tak można powiedzieć, w perspektywie tak, tej ale walki. Ale jednak wygrany. No tak, tak. Jeśli chodzi o ten właśnie sport, no to jest pech, ale mówię, coś straciłem, coś zyskałem i to mówię, to też gdzieś nakręca, że uśmiech jest, mimo że ta czerwień się wkradła w rekord, no mówię, tak po prostu miało być, Bóg tak chciał i myślę, że to tylko taki mały epizodik, już się nic takiego więcej nie wydarzy, że coś tam, mówię, gdzieś się coś, jakaś kontuzja podczas walki, bo mówię, no rzadko się to zdarza podczas walki wyłapać kontuzję, no ale jak widzieliśmy na ostatniej gali, chłopaki, teraz jak oglądałem nawet Instastory czy cokolwiek ich, no to tak, wyglądałem jak pandy, bo oczy popuchnięte, nawet w ostatniej walce Aresa Boszyńskiego z Pawlakiem, no Ares tam oczodół operowany teraz, no zdarzają się takie kontuzje, chociaż mówię, na ile ja mam walk, już nawet 21 walk, to wam powiem, że no to pierwszy taki mój uraz z kontuzji, bo moja cała kariera naprawdę świetnie przebiegała, ona nigdy nie było jakiegoś takiego urazu, że mógł być Jezu, no coś się stało i nie mam jej tam, nie wiem, rok czy coś, no to jest pierwszy taki większy epizod, że się to po prostu podczas walki załamało, bo zawsze mówię, jak już jakiś był mały uraz, no to podczas treningu, ale nigdy podczas walki, no mówię, no tak po prostu miał być, Bóg tak chciał, jestem tym przegranym na tej walce, ale wygrałem coś innego, więc cieszę się z tego powodu, bo pewnie no nie życzę żadnemu zawodnikowi, żeby mu się stało coś takiego, no ale mówię, no ja chciałem walczyć, chciałem pokazać to prawdziwe ja, że nigdy nie odpuszczam i pokazałem to i mówię, w tym przypadku jestem wygrany. Jeden z najbardziej elokwentnych zawodników polskiego MMA. Mieliśmy okazję porozmawiać. Życzymy powrotu do zdrowia w 2021 roku. 2020 rok kompleksowo omówiliśmy. Nikt nie może mieć tutaj żadnych zastrzeżeń co do ilości wypowiedzianych słów i opinii na temat różnego rodzaju walk, na temat różnego rodzaju kontuzji. I tak jak powiedziałem, podkreślam wielokrotnie. Jeśli widziałem kiedyś Andrzeja Grzebyka, który przegrał walkę, podniósł się, zwycięża, jest nadal w grze, pozdrawiamy Mariusza Zaromskisa. Mariusz, to się jeszcze nie skończyło. Jeszcze wrócimy tam. Także dziękujemy bardzo. I co, Andrzej? Bardzo dziękuję za zaproszenie, za to, że mogłem porozmawiać i spokojnie, bez stresu, nie trzeba było się spieszyć. Tak. Jest czas. Trzymamy kciuki za powrót Andrzeja, trzymamy kciuki za pozostałych zawodników. Ja czekam na powrót i bardzo dziękuję za dzisiejszy wywiad. Super, również bardzo dziękuję. Oczywiście pozdrawiam Was wszystkich. Życzę Wam wesołych świąt, bo jak wszyscy wiemy, nadciągają. No i z tego miejsca chciałbym jeszcze serdecznie pozdrowić moich sponsorów, biżuterię Giore, Grainplast, grupę IS, GG Cargo i wszystkich innych, którzy tam są, partnerów, bo dzięki Wam jestem w tym miejscu, co jestem, a to jeszcze nie koniec, bo dopiero nadciągam z taką mocą, że niech wszyscy się boją. Pozdrawiam serdecznie i świętujcie, odpoczywajcie i jedźcie, bo ja teraz nadrabiam. Pozdrawiam. Andrzej Grzebyk, dziękuję. Dzięki.